Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, zima nastała, że tak powiem. Pierwszy śnieg w świętokrzyskim, oczywiście w moich okolicach. No, filmiki tak ciężko coś robić, bo aktualnie zajmujemy się tutaj kanalizacją tego pomieszczenia. Robimy nowe rury. No i nie ma bardzo czasu. Dzisiaj nic praktycznie nie mogliśmy robić, bo padał śnieg do południa. I tak to po prostu zostało. Filmik coś tam chciał z garażu. No z garażu też będzie. Ale muszę troszeczkę tam też posprzątać, bo tam wstyd nagrywać. O, to się rzuca tam, to się rzuca tak jak i tutaj. O. Zalane też jest. Wszystko też jest zalane, ale wody kupa. Przykryte. Odsłonimy może. O, tutaj już jest na jedną rolkę. Tutaj też na drugą. No ale tutaj wody jest, bo te koryto wywalone jest. No ciapa jest. Też nie ma bardzo kiedy to zrobić. Ktoś mnie się pytał w komentarzach, czy pracuję na zmiany. Owszem, pracuję na zmiany. No i cóż. Nie ma też za bardzo czasu, nie? Na wszystko. Muszę kaczki wgonić. I tak to wygląda. No ale co, jak jest jakaś ten... Jak jest jakaś akcja czy coś, no to staram się to nagrać. Tak jak dzisiaj mówię, ja nagram taki odcineczek, bo nie było filmu dawno. Ekipa leży. Zamierzam kupić kolejne sztuki. Tutaj sobie je postawię. Może jedno, może dwie. Zobaczymy jeszcze. Na razie są zamówione. No i co jeszcze wam powiem? Na razie są zamówione. Zobaczymy jak to będzie. Może przed świętami wszystko będzie zrobione. Więc pójdziemy sobie jeszcze za stodołę. No widzicie. O już kurwa już. Zaraz trzeba będzie poić. Śniegu nasypało. Kurna. I tak to wygląda. Co jeszcze? No będę musiał, wymienić niestety w T25 kolumnę kierowniczą, bo się po prostu popsuła. Znaczy popsuła się już w sezonie, no ale nie było kiedy tego rozbierać. No i niedługo będzie trzeba to rozebrać, wymienić łożyska. Bodajże taki tutaj użytkownik na Facebooku, jeśli dobrze pamiętam, to ma nick MTZ and T25, który mi tutaj podesłał tam wiadomości na Facebooku, jak zrobić tak jakby mini takie wspomaganie w T25. Chodzi tutaj dokładnie o co? Chodzi dokładnie o tą te ramię, które przenosi cały tak jakby skręt na koła, się zakłada krótsze i przez to lżej się kręci kierownicą. Także tego użytkownika serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że po prostu mi to wysłałeś. Mam nadzieję, że no, będę to robił, także wszystko będzie pokazane w późniejszym czasie oczywiście, jak już bardziej taka zima sroga nadejdzie, bo teraz to jeszcze tutaj jakieś małe prace, póki jeszcze nie ma takiego mrozu, trzeba wykonać. A jak widzicie, jeszcze sprzęty leżą, muszę to wszystko pochować jakoś, gdzieś poulatniać, żeby to wszystko nie stało na mrozie, na śniegu, żeby to po prostu nie rdzewiało i w ogóle. I
co, no dzisiaj taki odcinek, może mniej trochę ciekawy, bardziej taki informacyjny, ale cóż, no taki chciałem zrobić, żeby był jakiś, bo miałem w ogóle nie robić, no ale mówię, nie, no zrobię, bo później już będę miał drugie zmiany znowu i to tak, nie ma człowieka od południa, przychodzi się wieczorem, no wiecie jak jest. Nie będzie kiedy wrzucić tego filmiku, więc może dzisiaj, czyli dzisiaj jest co? Dzisiaj jest środa, czyli może się postaram dzisiaj to wrzucić, a jak nie, no to jutro w czwartek. I chyba to by było na tyle. Także cóż, dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco jeszcze raz użytkownika MTZ&T25, jeśli się nie mylę. Jeżeli coś tam pomyliłem, to tam zrobimy małą zmiankę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Także do zobaczyska. Cześć.